imieniu organizatorów, ja tylko przypomnę, że organizatorami są Stowarzyszenie Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego imienia Stefana Lewińskiego w Jekerowie, dyrektor samorządowego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Polszewie i nasza biblioteka. Chciałabym, widzę, że w progach naszej biblioteki gościmy pana w imieniu prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Kuźwebranta, gościmy i powitajmy go pana Mirosława Jelińskiego, kierownika działu kultury Urzędu Miasta Wejherowa. W imieniu Henryka Kantkowskiego, prezesa ZKP oddziału Wejherowo, jest z nami, przywitajmy go, również członek zarządu Radosław Kamiński. Wśród gości również witam bardzo serdecznie naszych radnych, panią Bożenkę Reszkę z Kościcina. Kochani Państwo, przywitajmy naszą młodzież, która za chwilę wystąpi z samorządowego gimnazjum w Bolszewie. Są oni na razie ukryci, ale również należą się im oklaski. I panią Henię Albecką, która właśnie dzieci się przygotowały. Witam również bardzo serdecznie panią Teresę Żdrowską-Szlagowską, prezesa Stowarzyszenia Plastyków, jak i członków tego stowarzyszenia. Szanowni goście, na początku zapraszam Państwa do obejrzenia przedstawienia Gwiazdka na Kaszebach w wykonaniu uczniów z Koła Kaszubskiego Samorządowego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bolszewie pod kierownictwem nauczycielki Henryki Albeckiej. Niech Wam zapochwalony Jezus Chrystus. Chce to Wam mieć gwiazdka? Jo! Chce to Wam mieć gwiazdka? Jo! Tej do roboty! Teru dresze do itapueku. My przejechali dziś do waj, ja się pływa. Jak płezie nasze zwać, pojedziemy z schycie w chęć, aby płe widlować, płe rojbrować i miło płe lądować. A to są moi wspaniałe dresze, co zaspiewają, kuwa i łudzę się. Proszę bardzo, kłeza. Be, be, kłeza głodnuje. Be, be, kłeza jeste. Jo tu przysła zyzdowaju, weby z wszelką biedę, żeby ma się żydnym cujacyjnym heru mieda. Ja była w Niemcach, Indiach, Chinach i Bóg wiedzie. I rzeka mam prywda, że tu na Kaszebach no lepiej mi je. Niedwiedzuś ten, bądź ze cechłe, tuj się starłą cię. Maszerejam, płeżątku pilne, jak ja to mów. Niedwiedzu mandat i masz do zo. Ha, ha, ha. Jo tu przeszła, ledzy brac, ale cyz, używa ma płekko i dac. Ha, ha, ha. Jeśli bądzę ta rozmaite używci bra i cygaretę polewa, tej rzeka wama głosno, wnetka umrze ta. Kryzys wiolgi nas tunuje na świecie, teraz in vitro będą dzece. Płe ten świat przewrócony je na rambę, leno ten ciurny se westrzy zambę, ciurny westrzy zambę. Ta łe daje wielgi, tam zemi trzęseni, płe to ju nie je do zniesieni. Czy to wnot bądze któryś świata? Godają, że przyjdzie rok to je ta data. Nie to ceszy, ha, ha, ha. Nie rozmiejesz? Tej kłepa cię dostaniesz. Przeżeg, lejsa, baro piękno, weź burzka. Wiązowa madzaka mojej kłepani, że rok w rok chłodzy ta znama.
Tero na noc, piąteczny czas, noca, łedze, pełac. Znasz na te lat sekwedu, że cię mewa ma wiele miłote i łubetku, pod nowa narodzonik będzie cątka. I żeby ledze byle rzeczny, i niosle bit, i nydzy ja na płysobny rok. Niech też zrusty nasze gasiewsko tarcze zna, nie w siedce gasiewi jak lemus. We bowiem zapadł zunk i przeniosą krewianką do złego. Dołę zrzeni, dołę zrzeni, wszystko niech sam dobro zmieni, wiuska cało dalej głeni. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Plastyków imienia Stefana Lewińskiego przy Zrzeszeniu Kościusko-Pomorskim w Wejherowie przygotowało wystawę Wejherowo w obrazach. Autorami prac są. Zapraszamy wszystkie wymienione osoby tutaj na scenę do mnie. Teresa Użdrowska-Szlagowska, Eugenia Marmułowska, Jadwiga Rynkolec, przepraszam, Jadwiga Piotrowicz, Ludwika i Leon Weselnikowie, Tadeusz Trocki, Mirosław Weisbrot i Łukasz Hewy. Mówiąc o Wejherowie, należy przytoczyć słowa prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranda, iż w mieście Jakuba Wejhera mieści się historia, teraźniejszość i przyszłość, a wszystko za sprawą, a może dzięki wielkiemu magnatowi Jakubowi Wejherowi, który założył miasto i nam potomnym nakazał swoje rozpoczęte dzieło rozwijać. Dzisiaj nazwane jest okową stolicą Kaszub, centrum kultury regionalnej, miastem turystyki pielgrzymkowej. Wejherowo to miasto pełne zieleni, uroku, pięknej architektury, w którym widoczna jest wielka troska o zabytki, gdzie pielęgnuje się historię. Miasto Kalwarii Wejherowskiej, perły architektury sakralnej. Artyści ze Stowarzyszenia Plastyków ustawili na płótnach na fotografii najpiękniejsze miejsca Wejherowa. Państwo troszkę jeszcze postoją, ale poproszę o otwarcie wystawy panią Teresę Użdrowską-Szlagowską. Bo chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś dzisiaj z Państwa nie mógł być, a chciałby, żeby ktoś znajomy obejrzał tę wystawę, więc wystawa jest czynna w bibliotece do 3 lutego. A teraz panią poproszę o kilka słów. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnej wystawie Stowarzyszenia Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego imienia Stefana Lewińskiego Wejherowi. Nasze stowarzyszenie działa 6 lat i należy do niego 9 malarzy i 1 fotograf. Prace klubowiczów można było podziwiać na wystawach prezentowanych w Ratuszu Miejskim w Wejherowie, w Leśniewie, czy też ostatnio w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dzisiaj korzystamy z gościnności Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo imienia Aleksandra Labudy w Wolszewie. Dziękujemy też pani Janinie Borgman, dyrektor Wolszewskiej Książnicy, za to, że możemy pokazać nasze obrazy. No bo cóż, to malować, a nikomu nie pokazać, to jest tak troszeczkę smutno, prawda? Regularnie spotykamy się w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które mieści się na placu Jakuba Wejhera Wejherowi. Miejsce to jest dla nas inspiracją. Tam rodzą się pomysły na dalsze wystawy tematyczne, których plonem są liczne obrazy i zdjęcia. Oprócz wystaw i prac klubowych indywidualnie korzystamy z zaproszeń na plenery malarskie. Uczestniczymy w imprezjach reckich, ogólnopolskim plenerze malarskim organizowanym przez Stowarzyszenie TAK z Lęborga i powiatowo-gminnym plenerze malarskim w Szemudzie. To są takie nasze klimaty już tutaj wtedy, malujemy tam cały tydzień. Na dzisiejszej wystawie prezentujemy obrazy przedstawiające współczesną, jak i historyczną architekturę Wejherowa. Na przykład kolegiatę, klasztor, kalwarię wejherowską, ratusz miejski, czy te strzelnice Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
który jest namalowany według, to jest było zdjęcie z roku 1920. Wiadomo, tej strzelnicy już dawno, dawno nie ma. Dopełnieniem całości są obrazy poplenerowe, które często powstawały pod wpływem impulsu chwili. Na szczególną uwagę zasługuje obraz i portret świętej pamięci Stefana Lewińskiego, patrona naszego stowarzyszenia. Zachęcam również do zapoznania się z jego bogatym życiorysem, który tutaj mamy drukowany, jest przy zdjęciu. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam do obejrzenia wystawy i oczywiście na słodki poczęstunek. A teraz, czy bym mogła poprosić Panią Ewę Lewińską do nas, małżonkę Pana. Z nami współpracuje i nigdy nie odmawia nam przyjścia na wystawę i przywozi je piękny portret pana Stefana, także proszę. Ja mam zaszczyt, że moje trzy prace znajdują się wśród pięknych tematów. To jest Kalwaria Wyśrodka nocą. One się wyróżniają. To jest cykl prac, czyli Kalwaria, to jest Droga Krzyżowa, 14 stacji. Wszystkie są w porze nocnej, z tym, że pora roku jest różna, bo jest zima, jesień i wiosna. Dzięki. Dobrze, teraz Pana poproszę, żeby Łukasz Krewki, mój obraz, szczęśliwie. Tutaj jest kolegiata, trochę nietypowe, bo ja mówię od zakryski. Pomyślałem sobie, że wszyscy od prądu malują, patrzą, wchodzą, a nikt nie wie, jak to tak wygląda z boku, albo po prostu ludzie przechodzą przez parki. A nie zwrócą uwagi, jak ładnie też i nawet z tej strony wygląda, jak z tej perspektywy, jak wygląda wejka robot. Trochę takie kolorowe, żeby nie było... I teraz poproszę pana Leona i małżonkę o swoich obrazów. Może ja zacznę. No, ja mnie zainteresowała architektura wejkerowska. Przede wszystkim ja oprócz tych studiów, tylko mam trzy obrazy, bo nie było miejsca, ale mam kilka zapisów też namalowanych, które wystawiają. Ja chcę pokazać, jak wejkerowo wyglądało kiedyś. Mam nic więcej, bo to tutaj ten jeszcze stoi, ten dom, ta chałupa na... Aha, to jest ta chałupa, ta jeszcze stoi. To jest przy przyjeździe wiele. Tamten obraz to tak wyglądały na Nice, zanim zaczęli szpital budować. No, chciało pan o nie pokazać. Tak. No poza tym jeszcze mam tylko te trzy i no i może to też jest nasz powiat, to jest w Lubiatowie, plaża, to znaczy powiat wejherowski, ja to traktuję jako powiat wejherowski. No poza tym no, mamy dość dużo tych obrazów, więc gdyby to wystawiać, to każdy z nas jedną taką wystawę i to by się nie zmieściły te obrazy, no bo my malujemy, a sobie amuzą, bo ludzie w tej chwili bardzo rzadko kupują, ale dla to... Tak jak książkami. Tak, ale to jest, dla nas to jest wielka przyjemność coś namalować i zobaczyć, że to wyszło.